Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na panelu Ekspansja szansą polskiej gospodarki Chiny, Indie, Afryka, organizowanego w ramach przygotowań, preludium do Kongresu 590. Może preludium nie brzmi najbardziej, nie brzmi, że to jest ważna formuła. Nie zmienia to faktu, że bardzo się cieszymy, że na ten ważny temat udało nam się zebrać bardzo ważnych panelistów i słowa, które Państwo za chwilę usłyszą, na pewno pozwolą inaczej spojrzeć na problemy, jakie stoją przed polskim państwem, rozumianym jako instytucja, ale polskim państwem rozumianym również jako przedsiębiorstwo biznesowe, w którym przedsiębiorcy, biznesmeni szukają nowych rynków zbytu. Będziemy się zastanawiali, w jaki sposób można poszerzyć możliwości ekspansji polskiej gospodarki, w jaki sposób można znaleźć synergię między instytucjami państwa polskiego i polskim biznesem. I na ten temat będą rozmawiali nasi paneliści. Z nami w studio Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry Państwu. Ksiądz Jacek Gniadek, afrykanista, misjonarz, mający doświadczenie z pracy w wielu krajach afrykańskich i za pośrednictwem łączy internetowych. Witamy serdecznie profesora Krzysztofa Sztajerskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. I witamy Radosława Pyfla, specjalistę od Chin, kierownika programu Biznes Chiński w Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry panom. Niestety z nami nieobecnymi z powodu pandemii, ale bardzo ciepło witanymi. Mam nadzieję, że panowie mnie słyszą, bo bardzo chciałbym rozpocząć od pana profesora Szczelskiego, że pierwsze pytanie bym skierował do niego, najbardziej ogólne siłą rzeczy, wprowadzające nas wszystkich do dyskusji, wykorzystując to, że pan profesor jest i teoretykiem wielkiej polityki, i praktykiem wielkiej polityki, pracując w Kancelarii Prezydenta, przygotowując najważniejsze spotkania głowy państwa. Panie profesorze, jak według pana optymalny sposób powinien układać się styk instytucje państwa polskiego, polski biznes? Gdzie jest rola dla tak ważnych urzędów jak Urząd Prezydenta, przede wszystkim również polski rząd we wspieraniu polskiego biznesu w ekspansji zagranicznej? Dziękuję za to pytanie. Serdecznie pozdrawiam kolegów panelistów. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście to jest bardzo ważny temat. I rzeczywiście jest tak, i to chcę powiedzieć jasno, że dzisiaj praktyką polityki jest to, że nawet najważniejsze osoby w państwie bezpośrednio zajmują się także promowaniem biznesu swojego kraju. To nie jest żadna tajemnica, to nie jest żaden wstyd. Odwrotnie, to jest właśnie powód do chwały, ale przede wszystkim do po prostu obowiązek pracy dzisiaj, że rzeczywiście także, jak powiedziałem, najważniejsze osoby w państwie zajmują się po prostu promowaniem gospodarek i konkretnych także przedsiębiorców, konkretnych inwestycji swoich krajów. Więc na co dzień się tym spotykamy, jak są także podczas wizyt prezydenta, czy też naszych zagranicznych, czy przyjmowanych tutaj w Warszawie, że po prostu te tematy są poruszane w sposób zupełnie otwarty i dla wszystkich czytelny, że po prostu także prezydent po prostu przyjeżdża z pakietem na przykład próśb od inwestorów w konkretnych nawet niekiedy sytuacjach czy sprawach, które mają miejsce w danym kraju. Natomiast jeśli pan pyta ogólnie, o czterech takich szczególnych sprawach, które są ważne, jeśli chodzi o te kontakty polityczne. Po pierwsze, oczywiście, powiedzmy sobie wprost, są takie kraje na świecie albo takie branże na świecie, których nie da się zrobić interesów, nie da się zrobić biznesu bez poparcia politycznego. To jest po prostu czytelne dla wszystkich. Dlatego, że niektóre rynki, niektóre czy sektorowo, czy w ogóle rynki inwestycyjne w pewnych krajach po prostu otwierają się decyzją polityczną. I tam potrzebny jest ten impuls od strony polityków. I pan prezydent, my mając takie rozpoznanie, o które to państwa chodzi, które to miejsca chodzi, które branże chodzi, po prostu otwieramy te drzwi metodą właśnie rozmów politycznych. I pan prezydent takie rozmowy odbył. Mogę pokazać kilka takich przykładów. To z jednej strony na przykład, jeśli chodzi o państwa, bardzo dobre dwie wizyty, czy ta wzajemna wymiana wizyt między Polską i Kazachstanem, które bardzo otworzyły także Kazachstan na polskie inwestycje. Kilka polskich firm mogło dzięki temu otworzyć swoje produkcje w Kazachstanie. Po prostu to była decyzja, która wynikała z dobrych relacji politycznych między prezydentami obu krajów. A z drugiej strony chociażby takie sytuacje, jak oczywiście
kwestia Bliskiego Wschodu, czy na przykład współpracy w zakresie wojskowości na Bliskim Wschodzie z Jordanią chociażby. Tak? Bez dobrych relacji pana prezydenta Andrzeja Dudy i króla Jordanii nie byłoby tych możliwości współpracy także w dziedzinie bezpieczeństwa i eksportu tych przemysłów obronnych między naszymi krajami. No i taki przykład mogę dać więcej. W tym wypadku, ponieważ temat jest taki, pokazujący na trzy obszary geograficzne, Chiny, Indie i Afryka, to oczywiście na przykład nie bez znaczenia, a wręcz odwrotnie ogromnym znaczeniem było to, że pan prezydent Andrzej Duda był pierwszym polskim prezydentem, który wystąpił przed Unią Afrykańską i tam bardzo wyraźnie w Addis Abebe na spotkaniu z przedstawicielami wszystkich państw afrykańskich bardzo otwierał te drogi z kolei do Afryki. Więc to jest jakby jeden element, tak? Po prostu nie ma takich czasami, w niektórych państwach, a w niektórych branżach po prostu jest oczywiste, że trzeba te drzwi otworzyć politycznym kluczem. Druga rzecz bardzo ważna to jest to, że każda wizyta prezydenta pozwala na zawieranie umów, czyli pewnego prawnego podstaw do ekspansji gospodarczej. Nie byłoby otwarcia rynku meksykańskiego na przykład dla Polski, gdyby nie wizyta prezydenta w Meksyku, podpisanie umów, które otwierały możliwości umów inwestycyjnych, prawne, tak, o podwójnym opodatkowaniu, wszystkich tych rzeczy, które ułatwiają po prostu inwestowanie. Takie rzeczy się podpisuje właśnie podczas wizyt prezydentów. To podpisują oczywiście odpowiednie ministerstwa też rządowe. Tych umów, które były podpisywane przy obecności prezydenta, było kilkadziesiąt w ciągu pierwszej kadencji prezydenta, które pozwoliły potem stworzyć właśnie tą infrastrukturę prawną do ekspansji polskiego biznesu, czy po prostu do możliwości tam spokojnego, bezpiecznego inwestowania i czerpania zysków, czy też do handlu z tymi krajami w sposób bezpieczny. Więc to jest jakby druga rzecz bardzo ważna. Trzecią, o której chciałem powiedzieć, to jest po prostu promocja. Czysta promocja polskiego państwa, polskiego biznesu, to zawsze się wiąże z obecnością głowy państwa, która przyciąga uwagę mediów, przyciąga uwagę partnerów w danym kraju. I oczywiście większość pana prezydenta wizyt dwustronnych na świecie zawsze jest stowarzyszeniem forów biznesowych, gdzie po prostu gromadzi się biznes i polski zainteresowany inwestycjami czy handlem z danym państwem i miejscowy. Zawsze przyciąga bardzo duże zainteresowanie, dlatego że ta wizyta zawsze przyciąga duże zainteresowanie. To są zawsze wizyty medialne, wizyty, które po prostu przyciągają uwagę i tego typu fora są zawsze bardzo, bardzo skuteczne. Ja na jedną rzecz chciałbym konkretnie zwrócić uwagę, to jest oczywiście obecność Polska w Davos. Wreszcie udało się teraz z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy od 3 lat mieć w Davos, w tym roku oczywiście było inaczej, bo jest pandemia, ale jeszcze w tamtym roku też to miało miejsce, otworzyć polski dom w Davos. Wreszcie to jest miejsce, pan prezydent o to bardzo prosił, dwie polskie firmy, PKO SA i PZU, ten projekt zrealizowały. Jest polski dom w Davos, za każdym razem, kiedy ma tam miejsce Światowe Forum Ekonomiczne, miejsce spotkań, w którym odbywają się panele, rozmowy, gdzie polscy biznesmeni, polscy eksperci mają też swój adres w Davos. To jest promocyjnie niezwykle skuteczny instrument i cieszę się bardzo, że ten polski dom w Davos za każdym razem był aż do czasu tego, no w tym roku w związku z pandemią po prostu Davos nie było w tej formule tradycyjnej, ale poprzednie 3 lata ten dom polski w Davos już funkcjonuje i to jest bardzo ważne takie czysto promocyjne działanie. I ostatnia rzecz i na tym skończę. To, co jest ważnym elementem polskiego działalności polskiego prezydenta, jeśli chodzi o gospodarkę za granicą, to jest promowanie polskich startupów, młodych polskich przedsiębiorców, młodych polskich innowatorów. Prezydent wręcza tak zwane paszporty prezydenckie dla młodych startupów, to znaczy zabiera ich na wizyty zagraniczne, zabiera taką delegację tam, gdzie w programie są tego typu spotkania, tak było w Finlandii, tak było w Szwajcarii, tak było w Izraelu, gdzie te tam są bardzo silne też ośrodki startupowe, czy przy tej Politechnice w Bazylei, czy w Finlandii specjalny taki uniwersytet startupowy, czy w Izraelu i tam prezydentowi towarzyszyli młodzi polscy startupowcy. Prezydent pokazuje ich, oni tam naprawdę połapali bardzo fajne kontakty i z tego już wyniknęły bardzo dobre współpraca, która dzisiaj już owocuje. Tak? Politechnika w Lozannie, oczywiście nie w Bazylei, Finlandia czy Izrael. Także to są takie 4, powiedziałbym, elementy, które są według mnie najbardziej istotne z tej praktyki pierwszej kadencji. Czyli podsumowując, otwieranie klucza politycznego dla biznesu, umowy, które umożliwiają ekspansję,
promocja, czysta promocja biznesowa oraz te startupy, czyli łapanie kontaktów przez młodych polskich biznesmenów. Takie są doświadczenia, o których mogę się podzielić z tej pierwszej kadencji prezydenta. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tak ciekawe, interesujące wprowadzenie. Podchwytuję słowo klucz pana wystąpienia, czyli otwieranie drzwi. Prezydent otwiera drzwi do różnego rodzaju kontaktów, no ale rozumiem, że w otwarte drzwi, tu się kieruje do pana ministra Jabłońskiego, w te otwarte drzwi wchodzi MSZ z całym swoim doświadczeniem, z całą swoją logistyką i przede wszystkim z ludźmi, placówkami zagranicznymi, których pracę MSZ koordynuje. Jak pan, panie ministrze, widzi to? Wchodzimy w te otwarte drzwi i jak to wygląda dalej? Gdzie szukać tutaj? W którym momencie kończy się rola dyplomacji, zaczyna się rola przedsiębiorców? Gdzie jest symbioza, gdzie jest współpraca, gdzie jest synergia, a gdzie po prostu przedsiębiorca musi sobie radzić sam? Tak naprawdę, jeśli chodzi o to otwieranie drzwi, to zaangażowany jest nie tylko MSZ, bo to przecież siłami jednego resortu byłoby w zasadzie niemożliwe, ale cały szereg instytucji naszego państwa, bo oczywiście ten czynnik polityczny, który reprezentuje nasze państwo na najwyższym szczeblu, począwszy od pana prezydenta, przez premiera, przez ministra spraw zagranicznych, przez innych ministrów branżowych, to wszystko jest pewne podsumowanie działalności, którą codziennie wykonują setki polskich dyplomatów, pracowników innych ministerstw, administracji państwowej, także PAIH-u, o czym na pewno za chwilę więcej też pan prezes powie. Będziemy mieli, myślę, jakbyśmy zebrali te wszystkie instytucje, to mamy codziennie zaangażowanych kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy ludzi na całym świecie w różnego rodzaju działania, które zmierzają do tego, żeby te bariery, ograniczenia znosić. Bo zasadniczym problemem, jeśli chodzi o pewne gałęzie gospodarki, zwłaszcza jeśli chodzi o eksport do krajów poza Unią Europejską, są pewne bariery albo taryfowe, albo pozataryfowe, albo bariery sanitarne, jeśli chodzi o żywność i produkcję rolną. To jest coś, z czym cały czas wszystkie państwa unijne się zmagają. I tutaj myślę, że możemy pochwalić się w ostatnich miesiącach bardzo dużymi postępami, jeśli chodzi o to, jak udawało nam się otwierać rynki, zwłaszcza w krajach azjatyckich, na poszczególne produkty polskiej żywności. Znosiliśmy ograniczenia na eksport jajek, na eksport drobiu, na eksport innych produktów żywnościowych. Oczywiście cały czas zmagamy się z różnego rodzaju obostrzeniami, ale rozmawiamy bez przerwy w zasadzie z naszymi partnerami zagranicznymi i to, tak jak mówię, nie tylko MSZ, ale tutaj także Ministerstwo Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PAIH, zagraniczne biura handlowe, oczywiście ambasady na całym świecie. I to jest ta część wstępna, która pozwala na to, że jeśli udaje się takie ograniczenia znieść, możemy następnie otworzyć ten rynek i zachęcać polskich przedsiębiorców do tego, żeby się nim interesowali. I tu też widzimy w ostatnich miesiącach, pomimo pandemii, w której przecież jesteśmy dziś od prawie roku, jak początkowo w pierwszych miesiącach pamiętam taką sytuację, gdzie pani minister rozwoju, ówczesna pani Jadwiga Emilewicz, powiedziała coś takiego, że pandemia może być paradoksalnie szansą dla polskiego biznesu. Została za tą wypowiedź bardzo mocno skrytykowana. Tymczasem jak dzisiaj patrzymy na wskaźniki, to nasz eksport w czasie ostatnich 12 miesięcy zasadniczo wzrósł. Mamy ogromną nadwyżkę eksportu, 54 miliardy złotych według ostatnich szacunków. Czytamy, że w Niemczech jesteśmy 3,5% PKB. Dla innych krajów, dla tak dużych gospodarek jak Niemcy, czytamy w niemieckich raportach niemieckich ekspertów, że to właśnie współpraca z Europą Środkową jest tym, co utrzymuje niemiecką gospodarkę w miarę na powierzchni, bo tam ta recesja jednak jest znacznie bardziej odczuwalna niż w Polsce. I to pokazuje, że nasi eksporterzy doskonale sobie w tym czasie się poradzili. Oczywiście zasadnicza część w ramach Unii Europejskiej odbywa się po prostu w ramach kontaktów business to business, ale każdy, kto styka się z jakimikolwiek problemami, kto zgłosi się z tymi problemami do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do naszych ambasad, konsulatów, do zagranicznych biur handlowych PAIH-u, taką pomoc otrzymuje. I myślę, że ten wynik eksportowy też dobrze pokazuje, że ten rozwój gospodarki, wsparcie instytucji państwa jest efektywne. No ale to mówimy akurat o Europie, a dziś zasadniczym tematem jest ekspansja też na te rynki nieco bardziej oddalone, na te rynki bardziej wymagające, wiążące się z większymi wyzwaniami, bo to jest otoczenie regulacyjne zupełnie inne, bariery taryfowe, pozataryfowe, też sama odległość, inne kody kulturowe, no do takich rzeczy przecież też przywiązuje się ogromną wagę.
I cieszę się też z tego, że w ostatnim czasie odnotowujemy bardzo duży wzrost zainteresowania takimi rynkami. To oczywiście też są działania inicjowane przez MSZ. Ja się w ostatnich tygodniach zwracałem na przykład do przedsiębiorców, którzy są już obecni albo wyrażali zainteresowanie rynkiem indyjskim, żeby nawiązali ściślejszą współpracę zarówno każdy z nich z MSZ-em, ale też żeby się samoorganizowali, żeby tworzyli własne stowarzyszenia, coś na kształt izby handlowej, tam na tym bardzo trudnym rynku, bardzo odległym, bardzo czasami protekcjonistycznym, dlatego że potrzebujemy też takiej większej integracji wewnątrz biznesu i MSZ takie działania oczywiście wspiera. To samo w krajach afrykańskich. Mi podlega w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Afryka i Bliski Wschód. Placówki od ostatnich miesięcy, ja bardzo prosiłem wszystkich ambasadorów naszych o to, żeby informacje, które przesyłają do centrali, w pierwszym rzędzie dotyczyły kwestii gospodarczych. I widzimy ogromny wzrost zainteresowania, czy to przetargami publicznymi, no, bardzo duże zamówienia publiczne. Afryka jest u progu wielkiego skoku cywilizacyjnego, infrastrukturalnego, o czym też na pewno ksiądz za chwilę będzie więcej mógł powiedzieć jako afrykanista. Natomiast to jest ogromna szansa też dla przedsiębiorców z naszej części świata, także z Europy Środkowej, którzy już w tej chwili mają bardzo wysoką jakość swoich produktów, swoich usług, mogą te wysokie technologie dostarczać, często po kosztach nieco niższych niż konkurencyjne firmy z zachodniej Europy. I my wszystkich do tego bardzo gorąco zachęcamy, żeby takimi rynkami się również interesować, bo wejście w tym momencie na te rynki to jest szansa na to, że Polska tam będzie mogła się naprawdę na trwałe zainstalować i jak spojrzymy wstecz za 10-20 lat, będziemy patrzeć na tą obecną sytuację, to może być ten moment przełomowy, kiedy polska gospodarka naprawdę będzie globalnym graczem, jeśli chodzi o ten rynek, który rzeczywiście jest trudny, ale na którym trzeba być, bo silne państwa muszą być obecne w zasadzie na całym świecie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Panie prezesie, to zwracam się w takim razie do pana jako do przedstawiciela PAIH-u, bo mamy jakby sekwencję. Prezydent politycznie otwiera drzwi, wchodzą w to dyplomaci, urzędnicy państwowi, którzy pomagają te rynki otwierać, doregulowywać rzeczy, żeby to otoczenie dla polskiego biznesu było jak najbardziej przyjazne. No i potem wy próbujecie biznes przekonać, pomóc mu ułatwić na te rynki politycznie otwierane, no ale politycy, bo właśnie otwierają drzwi, jakoś poszerzają kanały komunikacyjne, ale na koniec dnia to biznes musi dogadać się z biznesem lokalnym w poszczególnych państwach, żeby te strumienie finansowe zaczęły płynąć i żeby to się zwyczajnie wszystkim opłacało. Jak wygląda to z pana perspektywy? Gdzie tu są wyzwania, które należy jeszcze udrażniać, które kanały komunikacyjne należy udrażniać, a gdzie są nasze szanse, przewagi konkurencyjne? Chciałbym zacząć od tego, żeby państwu powiedzieć, że PAIH jest organizacją, która jest pierwszym punktem kontaktu dla takich małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli rozważają pomysł ekspansji zagranicznej. My zaopatrujemy przedsiębiorców w podstawowe informacje właśnie na temat tych wspomnianych przez pana ministra barier prawnych, sposobu poruszania się na rynku, zasad panujących i możliwości dla danego przedsiębiorstwa. Oczywiście bardzo współpracujemy i z MSZ-em, tutaj mieliśmy wiele wspólnych z panem ministrem ostatnio wspólnych promocyjnych działań dla polskiego eksportu, jak również z Ministerstwem Rozwoju Przedsiębiorstwa i Pracy i Technologii, ale PAIH pełni rolę właśnie takiej części gospodarczej, bym to powiedział, czyli dyplomacja otwiera duże drzwi, PAIH otwiera te mniejsze na poziomie już takim B2B dla przedsiębiorstw. Tu muszę potwierdzić też oczywiście dane, bo tak jak pan minister wspominał, bardzo się otworzyliśmy na kraje poza Unii Europejskiej. To widać też w statystykach, bo jeżeli zobaczymy już szczegółowo takie dane za rok covidowy 2020, to mieliśmy wzrost na poziomie, poziom był 108% versus to, co było w roku 2019, co jasno pokazuje kierunek ekspansji polskich przedsiębiorstw. My oczywiście wspieramy we wszystkich możliwych obszarach i na poziomie wiedzy z centrali PAIH-u, ale również z pozycji naszych zagranicznych biur handlowych i to w różny sposób, bo dam przykład właśnie chociażby tego rynku chińskiego i wsparcia PAIH-u. Pod koniec ubiegłego roku odbyły się największe targi w Chinach, China International Import Exhibition. Z wiadomych względów polscy przedsiębiorcy nie mogli uczestniczyć, natomiast PAIH
posiadając tam swoich pracowników i swoje struktury, był w stanie wystawić tych naszych przedsiębiorców na tych targach i obsługiwać propozycję polską już na miejscu lokalnie. To oczywiście dotyczy też wielu innych wydarzeń promocyjnych, w których park bierze udział. A może tutaj wspomniałbym o takiej największej imprezie, która się odbędzie, zacznie się 1 października, czyli udziału Polski w Expo 2020, czyli przesuniętych targach w Dubaju, do których serdecznie zapraszamy. W tych targach oczywiście uczestniczą wszyscy niemalże ze strony polskiej, czyli i od strony rządu, i od strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale również marszałkowie, strefy, branże. Także serdecznie Państwa zapraszam do informacji na stronie, jak można wziąć udział w tej imprezie. To będzie największa impreza promocyjna, powiedziałbym, na otwarcie post-covidowe gospodarki nowe. Oby było. Będzie bardzo długa, bo będzie trwała od 1 października do końca marca, więc będzie okazja naprawdę dla bardzo wielu podmiotów do promowania się. Będzie towarzyszyło tej imprezie bardzo dużo imprez, jak chociażby Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, jak Dzień Polski, jak targi związane z kosmetyką, z ICT, IT branżą. Także to jest taka realna część, w której PAIH może wesprzeć przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Może w takim razie przejdę do naszej sekcji eksperckiej i zacząłbym może od pana Radosława Pyfela, eksperta od rynku chińskiego. Tutaj pan prezes wspomniał przed chwilą o szansach, możliwościach wchodzenia na rynek chiński. Gdzie według pana jest przestrzeń dla polskiego biznesu na rynkach chińskich? Jak trudny jest ten rynek? Bo to taże asymetria w poziomie inwestycji w poziomie obrotów handlowych między Polską i Chinami jest ogromna, to powszechnie wiadomo. Czy mamy jakiekolwiek szanse choć trochę tę asymetrię zmniejszyć? Ewentualnie w których dziedzinach powinniśmy działać? Dzień dobry, witam pana, witam państwa i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przepraszam za mój może mało oficjalny strój, ale dowiedziałem się kilka dni temu, że wezmę udział w tym panelu z udziałem tak wielu wybitnych gości, będąc 100 kilometrów od wybrzeża Afryki. W związku z tym może strój nie dorównuje tutaj powagą tematów, o których rozmawiamy i za to bardzo przepraszam, ale też bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, no ja poza tym, że jestem kierownikiem programu biznesowego na Akademii Lona Koźmińskiego, prowadzę również firmę konsultingową, gdzie świadczę też płatne usługi bardzo podobne do tego, co darmowo i w ramach jakby służby publicznej oferuje PAIH. I w związku z tym rzeczywiście też mając liczne doświadczenia na różnych poziomach takiej pracy, również biznesowej z Chinami, no chciałbym powiedzieć trzy rzeczy, odpowiedzieć jakby w trzech punktach na zadane przez pana pytanie. Po pierwsze, proszę państwa, rynek chiński jest rynkiem bardzo trudnym oczywiście. Jest jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków świata. Jest tam ogromna konkurencja. Właściwie wszystkich podmiotów, wszystkich krajów i każdy chce na ten rynek się dostać. Po drugie, proszę państwa, ta ekspansja na rynku chińskim trwa już od tak naprawdę w przypadku Francji czy Niemiec, czy tego typu krajów, które wykształciły swój, można powiedzieć, klasyczny model dyplomacji ekonomicznej od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat. To z tego musimy sobie zdawać sprawę, że na rynkach europejskich przychodzimy kilka dekad nawet po tych rozwiniętych krajach zachodnich i to jest jakby pierwsza rzecz, o której trzeba wspomnieć. Tutaj dodałbym do tego, rozwinąłbym tą ciekawą myśl profesora Szczerskiego z początku naszej debaty o tym, że istnieją pewne rynki na świecie czy też pewne sektory, w których nie da się działać bez jakby pomocy państwa i oczywiście Chiny. Szczególnie Chiny do takiego rynku należą. Ja bym powiedział, że dzisiaj nawet mamy globalny trend, który wzmacnia te tendencje. Tak naprawdę dzisiaj gro tego biznesu to jest walka o różnego rodzaju preferencje dla firm z danego kraju, czy też regulacje. I ten trend jest zdecydowanie wzmocniony w dzisiejszych czasach i to również za sprawą Chin. Tutaj nie ma co się oszukiwać.
W związku z tym widziałbym na pewno jako konsekwencję tego trendu również fakt odchodzenia od takiej tradycyjnej dyplomacji polegającej na może organizowaniu, nie wiem, stoisk narodowych czy jakichś wyjazdów na targi od czasu do czasu. To raczej jest żmudna praca polegająca na wygrywaniu jakichś niewielkich kawałeczek po kawałeczku preferencji dla firm ze swojego kraju. I tutaj druga rzecz. Jeden z naszych dzisiejszych prelegentów, dokładnie to pamiętam 11 lat temu, kiedy jeszcze nie był jednym z głównych osób odpowiedzialnych za polską politykę zagraniczną, powiedział o tym, że Polska, aby aktywnie uczestniczyć w polityce europejskiej, potrzebuje mieć żetony do gry. I wydaje mi się, że to jest bardzo adekwatna metafora do tego, jak dzisiaj odnosząca się do rynków afrykańskiego, indyjskiego czy chińskiego. Bo my oczywiście możemy walczyć o zniesienie różnego rodzaju ceł, barier, tylko potem ktoś musi na te rynki wejść i to wykorzystać. A znam takie przykłady z przeszłości, gdzie znoszono bariery czy cła nawet na rynku chińskim i były to sukcesy, bo niektórym krajom zajmowało to 7 lat, w przypadku Polski to było znacznie krócej, no i potem okazywało się, że nie ma to żadnego odzwierciedlenia w bilansie handlowym, bo po prostu przedsiębiorcy może mają jakiś inny pomysł i oni oczywiście bardzo się cieszą z tego, że te bariery zostały zniesione, ale jakby bezpośredniego uzysku z tego nie było. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, o której chciałbym wspomnieć, czyli ta rzecz trzecia. Ten rynek, właściwie mówimy tu o rynku chińskim, on się będzie konsolidował i to już będzie urastał do rangi rynku w ogóle azjatyckiego, a to ze względu na podpisywane traktaty pod koniec zeszłego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z taką biznesowo-dyplomatyczną ofensywą i powstania specjalnej strefy Regional Comprehensive Economic Partnership, czyli ta wspólna strefa handlu, w której mają znaleźć się Chiny, ale oprócz niej także Japonia, Korea, 10 krajów ASEAN, a nawet Australia i Nowa Zelandia. I to jest coś, co oczywiście to będzie, jeszcze jesteśmy przed ratyfikacją przez poszczególne kraje tego traktatu, ale to oznacza, że powstaje ogromny rynek i to też moim zdaniem tłumaczy, jest jednym z powodów, dla których Niemcy bardzo chciały przyspieszyć podpisanie umowy inwestycyjnej z Chinami, co nastąpiło w ostatnich dniach 2020 roku, jeszcze przed tą dyplomatyczną ofensywą nowej administracji Joe Bidena. A chodzi o to, żeby dostać się na ten nowy, ogromny rynek ponad już 2 miliardów ludzi i będziemy obserwowali trend przenoszenia się tych firm, także europejskich, do wewnątrz krajów RCEP. I tu bym zamknął to konkluzją, ponieważ pracowałem dla małych firm, pracowałem dla wielkich firm, także dla spółek Skarbu Państwa, również reprezentowałem Polskę w globalnej instytucji finansowej i wniosek dla mnie wypływa taki, że za rzadko mówimy w Polsce o tym, że tak naprawdę biznes trzeba podzielić na 3 kategorie, tak? Na małe i średnie przedsiębiorstwa i tu myślę, może Państwa trochę zdziwię tą konkluzją, ale COVID jest też pewnego rodzaju szansą. Nawet chińskie określenie na szansę to jest niebezpieczne, na kryzys to jest niebezpieczna szansa. Wzmocnienia komunikacji z tymi firmami, poprawienia przepływu informacji, małe firmy. Potem mamy duże firmy, które działają globalnie. Takich firm jest niewiele w Polsce, ale jednak istnieją też i pracuję dla niektórych z nich. Oraz spółki Skarbu Państwa, które są ogromnymi koncernami. I ten biznes w każdym z tych przypadków wygląda zupełnie inaczej. W przypadku wielkich spółek Skarbu Państwa to one mają moc, żeby kształtować te regulacje w taki sposób, aby one służyły obywatelom polskim, Polsce i innym polskim firmom. To jest bardzo ważne, bo przyglądając się dyplomacji ekonomicznej innych krajów, widziałem, że te duże firmy są często kluczowe. One ciągną za sobą pozostałe, te średnie i małe, które stają się później podwykonawcami i uczestniczą w tych łańcuchach dostaw. I te duże polskie firmy tutaj miałyby ogromną szansę i rząd mógłby im w tym pomóc, bo w tradycyjnej dyplomacji no będziemy tam jeździć, pokazywać produkty, ale dzisiaj ta gra toczy się już
na innych poziomach. To dziękuję, tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo za tak obszerne, dużo wątków, starałem się wszystko notować, także będę cierpliwie do nich wracał, ale jeśli państwo pozwolą, bo tutaj też profesor Pyfel wrzucił kilka bardzo ciekawych wątków politycznych, ja bym bardzo chętnie do nich wrócił w naszej drugiej części, natomiast teraz jeszcze dokończę takie nasze wprowadzeniowe pierwsze kółko. Zwracam się do czcigodnego księdza Jacka Gniatka. To, co powiedział minister Jabłoński, że wychodząc zwłaszcza poza rynek europejski, Europę mamy w Polsce oswojoną, jesteśmy Europejczykami, wszyscy pirazy okojemy zupę z takich samych talerzy. Wychodząc poza kontynent europejski, stykamy się już całkowicie innymi kodami kulturowymi. Ksiądz ma mnóstwo doświadczeń, przede wszystkim w pracy na kontynencie afrykańskim. Na ile te kody kulturowe są ciekawostką, egzotyką, na ile przeszkodą w rozwijaniu relacji, na ile szansą, czy potrafią być problemem, na co uważać, co potrafi być miną, która wysadzi wszystko, wiadomo, że samymi chęciami wszystkiego się nie uda, a na ile to jest po prostu jakaś specyfika, do której się można stosunkowo szybko przyzwyczaić i przystosować. No rzeczywiście zgadza się, te kody kulturowe są różne, ale różnorodność nie jest przeszkodą, a jest bogactwem i to należałoby wykorzystać. Oczywiście wchodząc na każdy inny rynek, którego nie znamy, musimy go najpierw poznać. I bardzo często przeszkodą w poznawaniu innych rynków są pewne stereotypy, którymi się posługujemy. Tak jest na przykład, jeżeli chodzi o kontynent afrykański. Często właśnie patrzymy na kontynent afrykański z perspektywy części świata, któremu należałoby pomóc. Natomiast najlepszą pomocą, jak twierdzi zambijska ekonomistka Dambisa Moyo, jest współpraca i wymiana handlowa. Natomiast pomoc, a zwłaszcza na poziomie rządowi afrykańskiemu, ona kończy się właściwie zmarnowaniem tej pomocy, tych pieniędzy, czego sam mogłem to doświadczyć pracując w Afryce. Zresztą o tym mówi właśnie z perspektywy afrykańskiej, mówi Dambisa Moyo, że należy przerwać, skończyć z tym myśleniem, że chcemy pomagać Afryce. Należałoby otworzyć siebie przede wszystkim na Afrykę, zmienić nasz sposób myślenia o Afryce, jako że Afryka ma swój potencjał, nieodkryty potencjał. Takim przykładem na to, że wystarczyłoby znosić powoli pewne obostrzenia celne, jest przykład róż ciętych. Sam widziałem róże cięte, są importowane z Afryki. Małe róże w wysokości 20 cm, są ogromne plantacje w Kenii. Ja pracowałem w Zambii i sam widziałem ogromne plantacje, setki osób zatrudnionych przy pracy, przy tych różach. I ten rynek jest, jeżeli byśmy otwierali właśnie takie przestrzenie, otwierali nasz rynek na Afrykę, okazałoby się, że ten potencjał tam jest. Oni potrafią to zrobić i powinno się, no, co zrobić, żeby poznawać tą właśnie te kody kulturowe, inną mentalność afrykańską w tym przypadku. No, ze strony widziałem MSZ-u, no, otwierania nowych placówek dyplomatycznych. 10 lat temu około w Zimbabwe, w Harare, zamknięto polską placówkę, która była najbliżej Lusaki, a w tym samym czasie Indonezja otworzyła swoją placówkę dyplomatyczną. Z Zambii musiałem jeździć do Pretorii, gdybym potrzebował coś załatwić fizycznie poprzez pustynię Kalahari, więc w tamtej części świata jest może 3 placówki dyplomatyczne, więc to jest, jeżeli chcemy zbierać informacje na temat biznesu, no to jest to chyba najlepsza droga właśnie poprzez posiadanie takich placówek dyplomatycznych, a również ja mówię z perspektywy misjonarza, który pracował w Afryce i próbowałem właśnie zmieniać tą naszą mentalność, byśmy przestali myśleć w kategoriach stereotypu, że Afryka jest biednym krajem, gdzie są wojny, gdzie jest bieda i należy tylko pomagać, to znaczy wysyłać jakąś pomoc i organizować no, środki takiej pomocy, ale w znaczeniu charytatywnym. Ja zrozumiałem, czym jest Afryka, jaki jest jej potencjał, kiedy
Jeszcze jako będąc studentem pojechałem do Konga 30 lat temu i myślałem właśnie w kategoriach stereotypu. Biedny kraj, wojny, problemy. Później po oświęceniach pojechałem do Botswany, mały kraj na pustyni Kalahari. I okazało się, że gdy już jechałem z lotniska do parafii drogą asfaltową i na razie parafialnej pierwszej, jak wszedłem na parafię, pierwszym problemem, rok 1998, to było powiększenie parkingu, ponieważ jest za mały. Więc ten kraj, który był kiedyś najbiedniejszy na świecie, stał się w czołówce, jeżeli chodzi o PKB w Afryce, dzięki właśnie takiemu bardzo, bym powiedział, zdroworozsądkowemu podejściu. Nawet bym się nie wahał powiedzieć liberalnemu podejściu do gospodarki. I to jest właśnie przykład takiego prawdziwego mężu stanu dla mnie, pierwszego prezydenta Botswany, Kama Serece. Tylko problem jest taki, że gdy później podróżowałem po Afryce, nikt go nie zna. Ludzie znają Kaunda, znają Nyerere, znają Krumacha. Znają ludzi, którzy doprowadzili swoje kraje do ruiny. Natomiast nie znają człowieka, który podniósł na wyżyny kraj, który był kiedyś najbiedniejszym krajem na świecie i nie dokonał tego przy pomocy otwierania swojego kraju na innych. I wtedy, kiedy był ten ruch niepodległościowy w Afryce, kiedy inne kraje afrykańskie pozbywały się Brytyjczyków, Francuzów, Kama Serece w tym czasie zaprosił właśnie De Beersa, ponieważ odkryto w tym czasie złoża diamentów i mówi, że my nie mamy wiedzy, nie wiemy, jak je wydobyć, nie wiemy, jak je sprzedać, jak je obrobić. Potrzebujemy pomocy i współpracy. Więc współpraca jest tutaj tym najlepszym sposobem na pomoc, nie tylko eksport, ale również import, ponieważ na każdej wymianie dwie strony zyskują i powinniśmy być otwarci. Ale wracając właśnie do tych kodów kulturowych, jest bardzo rzeczą ważną poznawanie tych krajów i to trzeba zmienić też mentalność, bo tutaj słyszałem, że można znieść bariery celne, natomiast jeżeli w powszechnym przekonaniu polskich przedsiębiorców będzie, że nie ma tego potencjału w tych krajach, gdy mówi się w sposób taki negatywny o Afryce jako kraju bez pewnego potencjału kontynentu, tylko że ludzie nie potrafią pracować, są leniwi. Musimy zmienić ten sposób myślenia, bo tak nie jest. Są to ludzie przedsiębiorczy, tylko że potrzebują dobrych wzorców, a przede wszystkim potrzebują właśnie współpracy z nami. Na przykład wołowina botswańska uważam lepsza od argentyńskiej. Nie pojawia się na rynkach europejskich, bo są kwoty, które zabraniają eksportu tej wołowiny na nasz rynek. Więc należałoby bardziej być otwartym i odkrywać potencjał, ja mówię, zakopane talenty, które są obok nas. Bo jeszcze nie wiemy, co z tej współpracy mogłoby być. Należy wyjść i mieć tą odwagę, ale przede wszystkim poznawać siebie nawzajem, bo to jest klucz do poznawania tamtych rynków. A tak troszkę bardziej praktycznie, według księdza, wchodząc ze sprzedażą prostego polskiego produktu spożywczego na przykład. Ile czasu trzeba zainwestować w poznanie danego afrykańskiego kraju, zanim tam będzie można zacząć oferować produkty? Jak ta bariera wejścia jest trudna, skomplikowana? Na pewno mi się wydaje, to zależy od indywidualnego przedsiębiorcy, ale mogę powiedzieć, co ja do tej pory robiłem, bo teraz mówimy o pewnej ekspansji. Natomiast ja będąc misjonarzem, wróciłem 3 lata temu do Polski. Ale w Zambii 10-11 lat temu myśleliśmy już w tych kategoriach, ja będąc w Zambii, bo wcześniej byłem w innych krajach. Organizowaliśmy tak zwany business camp. Pierwszy był w 2016, gdzie zaprosiliśmy 25 przedsiębiorców małych z Polski po to, żeby na takie warsztaty do Zambii, gdzie przez kilka dni poznawali, były wykłady z lokalnymi przedsiębiorcami. I to przedsiębiorcy są już na taką większą skalę, którzy odnoszą sukcesy na przykład i od nich możemy się nauczyć, w jaki sposób wchodzić na ten rynek. Na przykład twórca pierwszej linii transportowej, autobusowej w Zambii, Marzandu, to jest to, że od takiego człowieka można się wiele, wiele nauczyć. Kiedy on pokonał pewną barierę strachu, lęku, kiedy autobusy w Afryce jeżdżą wtedy, kiedy są zapełnione. Nikt nawet nie myślał w kategoriach rozkładu jazdy. A on wchodzi na rynek, ma
mając pierwsze autobusy w leasingu chińskie, to też wykorzystał potencjał, który pojawił się poprzez inwestycje chińskie i wchodzi i ryzykuje, zaryzykował, wszyscy pukali się w głowę, natomiast on wchodzi, odnosi sukces i teraz inni go naśladują, więc takie rozmowy, takie spotkania z ludźmi, którzy są na miejscu, pokazują nam, w jaki sposób pokonywać te bariery, w jaki sposób poznawać tych ludzi i nie, chyba wydaje mi się, nie ma innego wyjścia. Musi być więcej kontaktów, tych właśnie takich oddolnych, ponieważ zniesienie barier celnych nie wystarczy, ponieważ musi być ten kontakt osobisty, poznawanie ludzi na miejscu, ponieważ to jest kwestia właśnie wyczucia ryzyka, które trzeba pokonać i zwłaszcza wtedy, kiedy stoi przed nami człowiek, który mówi innym językiem, zachowuje się trochę inaczej, ma inną mentalność. I więc jest tutaj zawsze bariera strachu przed tym, więc osobiste kontakty, nie wystarczy tylko dyplomacja. Dyplomacja tak, ale muszą być te kontakty oddolne. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, wracam do Krzysztofa Szczelskiego z pytaniem. Dotknę wątków może trochę bardziej politycznych, bo pan profesor, pracując razem blisko z prezydentem Dudą, przygląda się w polityce w skali najbardziej makro. Na ile ta wielka polityka idzie w parze z polityką gospodarczą, z więzami gospodarczymi? Albo inaczej, na ile są to zbiory wspólne, a na ile rozdzielne? Dajmy na to, psują nam się relacje polityczne z jednym państwem, ale gospodarczo te relacje dalej będą się dobrze układały? Tak czy nie? Jaki sposób to łączyć, w jaki sposób to rozdzielać? Na ile z pana perspektywy to są naczynia połączone? Jak bardzo one są połączone? To oczywiście są naczynia połączone, nie tak bezpośrednio oddziaływujące, jakby, żeby można było powiedzieć po prostu, że z powodów politycznych od razu problem polityczny od razu załamuje relacje gospodarcze, akurat, aczkolwiek są oczywiście takie kraje, które po prostu z powodów politycznych na przykład są dla nas zamknięte i to jest jakby inny problem. Ja słuchałem bardzo ciekawych wypowiedzi panów, którzy występowali tutaj w panelu, w większości się oczywiście zdecydowanie zgadzam. Chcę podkreślić, bo zapytanie pana redaktora, kilka wątków. Rzeczywiście jest tak, że my musimy, jeśli chcemy mieć globalne kontakty gospodarcze, musimy także myśleć globalnie, ale oczywiście działać już potem konkretnie. Myśleć globalnie, działać konkretnie. To znaczy, że rzeczywiście jest tak, że w Polsce nie może być tej mentalności zaściankowości, że co tam Afryka, co tam Chiny dla nas, co tam Indie. Ja przypamiętam, jakie były w Polsce krytyczne uwagi dotyczące na przykład wizyty prezydenta w Australii, która zakończyła się umowami dotyczącymi na przykład dostaw polskiego sprzętu do wydobycia węgla dla Australii. Bardzo konkretny biznes po prostu się za tym krył, ale oczywiście była dyskusja, że po co prezydent idzie tak daleko, co to za wycieczka po świecie. My musimy z tym zerwać także w przestrzeni publicznej, że Afryka to nie jest dla nas niedostępny teren, że Chiny, Indie, kraje Ameryki Południowej, czy właśnie Australia, ocean, to są tereny daleki wschód, to są rzeczy, do których mogą mieć dostęp tylko te duże, wielkie, globalne państwa o tradycjach kolonialnych, czy w ogóle imperialnych, globalnych, a Polska to najwyżej tutaj niech walczy o rynek jakiś bardzo bliski sobie. Nie, my musimy mieć, to musimy sobie tę barierę przełamać i proszę sobie wyobrazić, że jak ja pamiętam, gdy widziałem tą mapę właśnie prezydenckich wizyt w historii w ogóle polskich prezydentów od roku 1990, to naprawdę byłem zadziwiony faktem, jak wiele obszarów świata w ogóle nigdy nie zostało przez polskiego prezydenta odwiedzonych. To znaczy nigdy nie było tam takiego sygnału, że Polska się tą częścią świata interesuje. Prezydent Duda był pierwszym prezydentem, który odwiedził Australię i Nową Zelandię. Proszę sobie wyobrazić, naprawdę pierwszym w ogóle w historii. Pierwszym w historii prezydentem, który odwiedził kraj Afryki Subsaharyjskiej. Pierwszym w historii prezydentem, który w ogóle był w Meksyku na przykład. Tak? Tego od roku 90. To nie jakieś ostatnie, tylko od 90. roku. W ogóle pierwszy raz w historii prezydent Polski był w tych krajach. Co pokazywało, jak bardzo to wszystko było u nas jakieś takie ograniczone, nie wiem, jakimiś wewnętrznymi blokadami, które powodowały, że po prostu tej ekspansji nie było. I oczywiście jest, jak mówił ksiądz tutaj, że na końcu musi być kontakt między konkretnymi przedsiębiorcami i tak mówił pan Radosław Pyfel, że to musi być też potem wola. Tak? Na przykład rynek chiński, to pan Radek Pyfel wie dobrze, to jest taki rynek, że
jak my otworzymy ten rynek, to nie ma w Polsce przedsiębiorców, który byłby w stanie ten rynek w całości opanować jakimś swoim produktem. Tak? My tam walczymy o to, żeby w prowincjach mieć jakiś udział w rynku, nie wiem, żywności w danej prowincji, że nie w całych Chinach, bo nie mamy takiej nawet mocy, żeby opanować rynek chiński jakimś produktem polskim, po prostu nie produkujemy tyle rzeczy, żeby tam zaistnieć w skali całego państwa. Natomiast w konkretnych miejscach już tak, ale do tego trzeba właśnie tego przełamania bariery, zasiankowość, przełamania bariery niemocy tutaj w Polsce, myślenie o tym, że to nie dla nas. Wszystko jest dla nas, bo doświadczenie też moje jest takie, że gdziekolwiek się nie pojedzie na świecie, tam Polacy już są, albo byli, albo mają swój interes. Mali, więksi, różni, ale naprawdę wszędzie są szanse. Wszędzie są możliwości, wszędzie są business opportunities, wszędzie. W Afryce to przecież gigantyczne, w Afryce to ksiądz pewnie potwierdzi, na przykład jest ogromnym rynkiem dla polskiego, dla przetwórstwa rolnego. W Afryce mnóstwo żywności się marnuje, ponieważ nie ma przetwórstwa, nie ma magazynowania, nie ma dobrze rozwiniętej infrastruktury okołorolniczej. To jest ogromna szansa dla polskiego biznesu, bo my mamy tym duże doświadczenie. W przetwórstwie, w magazynowaniu, w tej działalności okołorolniczej. To jest, ja byłem w Tanzanii, tam promowałem kilka polskich firm, które właśnie miały wejść tam na rynek silosów, chłodni, przetwórstwa rolniczego, bo to jest wspaniałe miejsce, gdzie jest bardzo żyzne i genialne, jeśli chodzi o żywność, tylko tam się po prostu większość tego, duża część tego po prostu się marnuje z tych powodów. Więc jak mógłbym mówić kraj po kraju, bo naprawdę dużo w tych 5 latach ostatnich tych problemów konkretnych już rozwiązywaliśmy, ale to naprawdę, jak powiedziałem, mój wniosek jest taki jeden i politycznie, mentalnie przełamujmy przekonanie, że coś jest nie dla nas. I druga, i jeszcze jedna tylko rzecz na koniec powiem, zgadzam się w pełni z księdzem, tutaj minister Jabłoński mi to pewnie to potwierdzi, było wielkim błędem likwidowanie polskich placówek w różnych częściach świata. Naprawdę był taki moment, kiedy Polska likwidowała swoje placówki naprawdę na dużą skalę, zwłaszcza w Afryce. Wiadomo dlaczego, z jakich powodów, ale też w kilku innych krajach, w Azji Centralnej, w regionach świata, w Azji Centralnej, to naprawdę był gigantyczny błąd, który przez latach między 2010-2015 rokiem był bardzo w Polsce obecny. Likwidowaliśmy, nie tylko, że likwidowaliśmy polskie placówki, ale też wyprzedawaliśmy za bezcen polski majątek, bo te placówki były polską własnością jeszcze z czasów komunistycznych. Wiele państw przedafrykańskich przez tą pracę bratnią narodów darowało nam bardzo dobre pokolonialne nieruchomości w tych krajach. Myśmy tam mieli swoje placówki i w 10-15 dużo z nich zostało zlikwidowanych, mało tego, za bezcen te nieruchomości sprzedane, które dzisiaj nigdy już nie odzyskamy. Więc to były katastrofalne błędy, które powodowały, że rzeczywiście gdyby nie, jak prawdę mówiąc, siatka Kościoła katolickiego i polskich misjonarzy, którzy są bardzo w wielu miejscach świata, także w Afryce i pomocą i poradą, jeśli chodzi o także kontakty lokalne, to niestety nam po prostu dyplomatów polskich nie ma, bo sami z tego zrezygnowaliśmy. No, to na szczęście teraz się przełamuje i musimy, jak chcemy, jak powiedziałem, być globalnie obecni, to musimy mieć globalne ambicje. To nie jest wcale działanie na wyrost, bo jak powiedziałem, gdziekolwiek się na świecie pojedzie, Polacy albo tam byli, albo są, albo planują, albo mają tu też swój interes. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby ich w tym wspomagać, także poprzez otoczenie biznesowe właśnie. Takie, my musimy też, według mnie jeszcze to całkowicie ostatnie zdanie, dużo więcej też wysiłku poświęcić w tym, żeby na przykład polskie firmy ubezpieczeniowe, polskie banki też były obecne w różnych częściach świata. To nie tylko chodzi o to, żebyśmy polski biznes tam wysyłali, inwestorów czy ludzi od handlu, ale także, żeby tam wysyłać polską infrastrukturę wspomagającą biznes, banki zachęcać do tego, firmy ubezpieczeniowe, żeby wchodziły na te rynki, bo wtedy dużo łatwiej robi się biznes, jeśli może się ubezpieczyć, jeśli można mieć obsługę swojego biznesu w ramach polskiej obecności też bankowej czy właśnie ubezpieczeniowej. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy trend na przyszłość. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Wracam z pytaniem do pana ministra. Pan minister zwrócił dwie uwagi z wcześniejszej wypowiedzi, że jednak wymiana handlowa Polski to jest w dużej mierze Niemcy, szeroko rozumiana Unia Europejska, około 80%. Z drugiej strony Polska powinna walczyć o to, żeby być globalnym graczem. Tutaj w wypowiedzi profesora Pyfela wrócił wątek umowy o wolnym handlu Unia Europejska-Chiny z grudnia tamtego roku. Na ile Polska może być globalnym graczem samodzielnie, a na ile w ramach Unii Europejskiej?
którym miejscu kończy się Unia Europejska, a zaczyna interes Polski, na ile to jest zbieżne, na ile to są zbiory połączone, na ile powinniśmy myśleć w kategoriach własnych, że Polska od Niemiec do Białorusi, czy Polska jako wielki, jeden z elementów Unii Europejskiej na tej płaszczyźnie, tę płaszczyznę wykorzystywać? Unia Europejska i Europa, w ogóle nasze najbliższe sąsiedztwo, zawsze będzie dominowało z naturalnych powodów, bliskości geograficznej, pokrewieństwa kulturowego, tradycji, zwyczajów, umiejscowienia nas w tym rynku od lat. Natomiast bardzo istotną rzecz powiedział przed chwilą pan minister Szczerski. Rzeczywiście miała miejsce taka tendencja do roku 2015, tak naprawdę chyba w 2014 tą ostatnią ambasadę z tej całej serii zlikwidowano, gdzie rzeczywiście poprzednie kierownictwo MSZ-u starało się w zasadzie ograniczyć naszą obecność dyplomatyczną do Europy. To był przejaw takiego swoistego eurocentryzmu. Rzeczywiście straszny błąd, dlatego że dzisiaj my bardzo cierpimy z tego powodu, że jesteśmy w wielu krajach nieobecni. To, o czym mówił też ksiądz Gniadek, jeśli chodzi o likwidację ambasad w Afryce, my mamy dziś potężne zaległości nadrobienia. Będziemy te ambasady odtwarzać. W Azji Środkowej podjęliśmy decyzję w ubiegłym roku ogłoszoną, w grudniu pan minister Rao ogłosił, że wracamy do Ulan Bator. Niezwykle ważny rynek, zwłaszcza jeśli chodzi o łańcuchy dostaw z Azji, z odległej Azji do Europy. I to samo będziemy robić w Afryce. Dlatego, że ten europocentryzm, to oczywiście prawda, że Europa jest istotna i że musimy działać w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza w tych relacjach zewnętrznych, handlowych, ale nie możemy zapominać o tym, że każdy kraj, siła ekonomiczna każdego kraju jest mierzona jednak działaniami jego władz, jego przedsiębiorców, jego obywateli. My musimy być obecni na całym świecie, indywidualnie także. Oczywiście współpracować z partnerami unijnymi tam, gdzie to jest konieczne, tam, gdzie to jest możliwe, tam, gdzie to jest korzystne, ale przede wszystkim nie zapominać o tym, że siłę państwa mierzy się przede wszystkim jego własnymi zdolnościami. I tutaj myślę, bardzo istotna kolejna kwestia, też to, co pan minister Szerski mówił, żeby nie obawiać się myśleć bardzo globalnie, z bardzo długim horyzontem. Te wizyty zagraniczne, o których mówił pan minister w odniesieniu do wizyt pana prezydenta, to rzeczywiście było coś, co pokazało, że Polska myśli inaczej. Nie skupia się tylko na tym, żeby współdziałać z najbliższymi nam stolicami w Unii Europejskiej, ale chce też iść dalej. Ja z doświadczenia też rządowego mogę wskazać na inną bardzo ważną wizytę. Wizytę pana premiera Morawieckiego w Japonii w styczniu ubiegłego roku, która okazała się niezwykłym sukcesem. Japonia, jeśli chodzi i o czynniki oficjalne, i o przedsiębiorców japońskich, w ogromnym stopniu zaczęła interesować się Polską, Europą Środkową, inicjatywą Trójmorza także, jako tym formatem regionalnym, który jest postrzegany jako bardzo atrakcyjny rynek. Od niedawna mamy w Warszawie nowego ambasadora Japonii, który też bardzo mocno jest zorientowany gospodarczo. My z panem prezesem też ostatnio mieliśmy okazję, to z inicjatywy wspólnej PAIH-u Ministerstwa Spraw Zagranicznych, takie seminarium wstępne zaproponować. Ono się odbędzie już w przyszłym tygodniu. Będziemy tam z japońskimi przedsiębiorcami rozmawiali o kolejnych okazjach do inwestycji w Polsce, a przełomem była rzeczywiście właśnie wizyta pana premiera w styczniu 2020 roku. Dziś widzimy, że te efekty były niezwykle istotne i to też przełożyło się na wzrost inwestycji japońskich w Polsce, które już mamy w tej chwili. Więc to jest ten sposób myślenia, który musimy zachować, bo jeśli chcemy być rzeczywiście silnym państwem, to ta obecność nasza jest konieczna. I teraz chciałbym jeszcze wrócić do tego, co również ksiądz Gniadek mówił o Afryce i o charakterze naszej pomocy, o charakterze naszej współpracy z Afryką, bo to jest oczywiście bardzo istotne to podejście, które było błędnym podejściem postkolonialnym, że my tak naprawdę powinniśmy krajom rozwijającym się pomagać, dostarczać im pomoc humanitarną, pomoc żywnościową, przekazywać im produkty po to, żeby oni mogli walczyć ze swoimi problemami, gdy tymczasem w ten sposób w zasadzie byliśmy czynnikiem ograniczającym ich przedsiębiorczość. No bo jeśli rynki afrykańskie otrzymywały tanią czy wręcz darmową pomoc, żywność czy innego rodzaju środki z bogatej północy, to demotywowało po prostu i w zasadzie ograniczało możliwości konkurencyjne dla afrykańskich przedsiębiorstw. Stąd to podejście powinno być zupełnie inne, powinno być oparte o kryterium rozwojowe. A zatem takie działania, które z jednej strony będą nadal wspierały społeczeństwa w Afryce, będą im pomagały, bo te kryzysy, z którymi tam mamy do czynienia cały czas są ogromne, ale jednocześnie będą sprawiały, że
te państwa będą się rozwijały własnymi siłami. To jest wzmacnianie przedsiębiorczości, budowanie instytucji społecznych, budowanie instytucji gospodarczych, także instytucji politycznych, przekazywanie naszego know-how w dziedzinie administracji publicznej. My na przykład w tej chwili razem z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych podjęło takie działania, żeby dzielić się naszymi kompetencjami podatkowymi. Mamy ogromne doświadczenie w ostatnich latach z poprawą funkcjonowania pewnych systemów podatkowych. Kraje afrykańskie są zwykle na jeszcze nieco wcześniejszym etapie rozwoju tych instytucji i chcemy już teraz im przekazywać tą wiedzę, żeby nie wpadli w te same kolejne błędy, w które my wpadliśmy na początku lat 90. Więc dzielimy się tymi rozwiązaniami instytucjonalnymi. To są te elementy rozwojowe. Ja o tym mówię też dlatego, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych mi podlega oprócz Departamentu Ekonomicznego Departament Współpracy Rozwojowej. I to, co jest bardzo istotne, to jest to, że my staramy się angażować polskich przedsiębiorców do działań na rynku afrykańskim, na rynku Bliskiego Wschodu, w krajach rozwijających się. Także mając na uwadze to, że oni mogą być ambasadorami Polski, którzy będą promowali Polskę jako państwo, które nie tylko chce, tak jak niektóre państwa postkolonialne nadal w jakimś tam stopniu może już nie eksploatować Afrykę, ale nadal osiągać przede wszystkim zyski, ale też być tym państwem, które po prostu wspiera rozwój krajów afrykańskich. I tutaj niezwykle istotna rzecz, do której bardzo zachęcam wszystkich przedsiębiorców naszych, którzy są zainteresowani taką ekspansją, bo obecność na rynkach afrykańskich, na rynkach krajów Bliskiego Wschodu także, to nie jest tylko obecność na zasadzie business to business, na zasadzie bezpośrednich kontaktów handlowych. Ale w ogromnym stopniu to jest też uczestnictwo w przetargach, w zamówieniach publicznych i to nie tylko krajowych, ale też organizacji międzynarodowych. To jest ogromny rynek, wart rocznie około 20 miliardów dolarów, na którym Polska przez ostatnie lata niestety była poniżej czy w okolicy 150 miejsca. Zainteresowanie naszych przedsiębiorców tymi przetargami było bardzo niewielkie. My podjęliśmy działania w ubiegłym roku, żeby to zmienić. Stworzyliśmy bazę wiedzy o udziale w takich przetargach. Każdy, kto zwróci się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, otrzymuje pomoc, kompletne wyjaśnienie, jakie procedury obowiązują, jakie wymogi trzeba spełnić. Staramy się też wspierać w składaniu takich zgłoszeń, w identyfikowaniu tych okazji, bo tak naprawdę te przetargi obejmują w zasadzie każdą dziedzinę gospodarki. Od infrastruktury, przez pomoc żywnościową, czy produkcję żywności, czy innego rodzaju gałęzie, ale przede wszystkim to są również te gałęzie bardzo innowacyjne, nowe technologie. My identyfikujemy, też wykonaliśmy w ostatnich miesiącach bardzo dużą pracę w MSZ, żeby zidentyfikować takie najważniejsze branże innowacyjne, w których polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy są już potentatami na rynku europejskim i na które jest duże zapotrzebowanie w tych krajach pozaunijnych. I będziemy już w tej chwili, w zasadzie to robimy, będziemy stawiać przede wszystkim na te technologie innowacyjne. To są kwestie fintech, czyli aplikacje i oprogramowanie do technologii finansowych. To są, jeśli mówimy o produkcji rolnej, to nie chodzi tylko o sprzedaż żywności, ale też o technologię produkcji, magazynowania, przetwórstwa żywności. To wszystko chcemy również dostarczać, bo to są technologie polskie w świetnej, wysokiej jakości, które mogą przyczyniać się do rozwoju. Technologie związane ze środowiskiem, z czystą wodą, z czystą energią. Nasze firmy już w tej chwili mają takie rozwiązania, które się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. To też będziemy wspierać. Będziemy to robili, nasze placówki już w tej chwili zarobią i każdy, kto ma tego rodzaju pomysł, chciałby się rozwijać, może się zgłosić do nas. Będziemy na pewno takiej pomocy udzielali z wielką chęcią, bo to jest też zysk dla państwa, bo każda firma, która udanie działa, wejdzie na taki trudny rynek, jest potem po prostu w pewnym sensie ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzę do pana prezesa. W poprzedniej części rozmawialiśmy, kto otwiera jakie drzwi, kto większe, kto mniejsze. Słuchając tego, przypomniał mi się stary dowcip. Producent butów, duży europejski, szukając szansy na rozszerzenie rynków zbytu, wysyła dwóch swoich handlowców na zbadanie rynku w Afryce. Jeden dzwoni do szefa i mówi: szefie, tragedia, nic nie sprzedamy, tu wszyscy chodzą na bosaka. A drugi dzwoni: szefie, rewelacja, rynek jest potężny, bo wszyscy chodzą na bosaka. Ile w tym dowcipie jest prawdy? Na zasadzie takiej, no owszem, polityka otwiera drzwi, ale na koniec dnia to biznes musi chcieć albo nie chcieć. Na ile biznes zawsze będzie się sam robił, bo biznesmeni mają taką naturę, że szukają chętnych, którzy kupią ich towar czy usługę, czy będą szukali tańszego towaru lub usługi, które będą mogli sprzedać u siebie i po prostu wystarczy im nie przeszkadzać, a na ile jednak trzeba nimi sterować, podpowiadać, pomagać w tym otwieraniu drzwi,
a tak naprawdę nawet jeżeli byście jako PAiH stawali na uszach, to i tak pewnego progu nie przeskoczycie, bo biznes nie widzi tutaj możliwości, bo po prostu z jakiegoś powodu jest odcięty, nie chce, nie lubi. Jak to wygląda w praktyce? Tutaj, tak jak ksiądz Gniadek wspomniał, Afryka się zmienia. Bo jeżeli zobaczymy tak długoterminowo na pewne trendy... Nie pytałem tylko o Afrykę, pytałem szczerze. Ale akurat tu chciałem nawiązać do tej Afryki, bo tutaj mamy dużo i ryzyka, i szansy. I ten dowcip też nawiązuje do Afryki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że według szacunków w roku 2050 ludność Afryki się podwoi, możemy to... zastanowić się nad tym faktem i nad możliwościami, które z tym są związane. Afryka nie stoi w miejscu, bardzo dynamicznie się rozwija. Jest bardzo dużo miejsca dla polskich firm i z wejściem, i z technologiami, i z produktami. I powiem tak, jeżeli my tego nie podejmiemy, tej szansy, to na pewno inne kraje nie będą stały w miejscu i ktoś tą lukę wypełni. Więc jest olbrzymia szansa, żeby polskie przedsiębiorstwa jednak długoterminowo zastanowiły się nad tymi rynkami, które są bardzo perspektywiczne. Tu też w kontekście ryzyka bardzo zmienia się też możliwość dla polskich przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o ubezpieczenie tego ryzyka. W grupie PFR jest nasz ubezpieczyciel KUKE, który bardzo rozszerzył zakres pokrywania ryzyka na całym świecie i nagle w regionach, w których wcześniej nie było możliwości ubezpieczenia handlu polskiego, czy również inwestycji od ostatniego roku, jest taka możliwość. To jest kwestia sprawdzenia, na ile możemy to ryzyko pokryć ze strony produktów, które oferujemy jako instytucje wsparcia biznesu w Polsce. Dziękuję bardzo. Panie profesorze Pyfel, ponieważ jest pan w Afryce, to pytanie dotyczące Chin, jeśli pan pozwoli. Bo tak każdy marzy o tym i o tym też tutaj rozmawiamy, żeby wejść na ten potężny, ogromny, liczący niemalże 1,5 miliarda mieszkańców rynek chiński, czy szerzej wejść na ten 2-miliardowy rynek daleko wschodni. A z drugiej strony, jak to wygląda i jak tam jest postrzegana Polska? Czy w ogóle ktokolwiek Polskę widzi? Jednak Polska Chiny rozmawia, a czy Polska rozmawia z Chinami w formacie 17+1, czyli 17 państw środkowoeuropejskich kontra Chiny, czy rozmawia w formacie Unia Europejska-Chiny? Czy Polska ma w ogóle szansę w jakikolwiek sposób dać się Chińczykom zauważyć, pokazać, że jest biznesowo potrzebna na tak bardzo konkurencyjnym rynku? Czy to jest troszkę jak relacja między mrówką i słoniem i bardziej musimy uważać, żeby nie zostać zdeptani. Gdzie są nasze szanse, a gdzie są nasze ograniczenia, których nie przeskoczymy? Dziękuję. Jakie bardzo. Mamy żetony do gry, w skrócie, nawiązując do pana wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję panu za danie mi twarzy, bo ja nie jestem profesorem, więc tutaj przedstawił mnie pan jako bardzo utytułowano. To muszę sprostować i troszeczkę tej twarzy sobie odjąć. No cóż, proszę państwa, wydaje mi się, że krążymy wokół wielu bardzo ciekawych tematów, ale tak naprawdę, aby odnieść sukces w relacjach z Chinami, wydaje mi się, że jeszcze czegoś brakuje. Brakuje właśnie tych żetonów do gry, bo z jednej strony ten patronaż polityczny, o którym tutaj wspominamy, o którym mówił profesor Szczerski, jest bardzo ważny. Na pewno bardzo ważny w przypadku takiego kraju jak Polska jest pewnego rodzaju takie mentalne przełamanie. To dotyczy również Afryki i w ogóle całego świata pozaeuropejskiego. XXI wiek w dużej mierze jest wiekiem świata pozaeuropejskiego, wiekiem nowych kultur. Myśmy w ostatnich 30 lat zamykali się na ten świat pozaeuropejski, czego też wyrazem było zamykanie tych placówek w krajach pozaeuropejskich. Polska wówczas miała taką wizję jak najściślejszej integracji z krajami Unii, no i ona postępowała, ale kosztem jakby zamykania tych placówek. Tylko pamiętajmy o tym, że jeśli te placówki zostaną otwarte, tak jak chociażby ta placówka w Ulan Bator, to minister japoński tutaj po prostu ustnie wyjął tą kwestię, bo to była taka bardzo ważna placówka w Azji, która została zamknięta, no to ona była zamykana, tak przynajmniej uzasadniał to Radosław Sikorski, dlatego że obroty w tych krajach były minimalne i one spadały. Sama placówka wiele nie zmieni, sam patronat też niewiele zmieni, czy nawet to przełamanie mentalne. To muszą być te żetony do gry.
I ponieważ no, ja tak gdybym oczywiście wypowiadał się oficjalnie, to bym tego nie powiedział, ale ponieważ sam pracuję w biznesie, no to powiem wprost, no jeśli nie będzie tej całościowej wizji i nie będzie tych żetonów do gry z Chinami, nie będziemy traktować tego w sposób holistyczny, całkowity, tak? Tylko będą jacyś przedsiębiorcy, którzy tam co jakiś czas będą brali udział w seminariach albo będą tam podpisywane jakieś umowy w obecności polityków wysokiej rangi, czyli taka tradycyjna dyplomacja, jaką znamy sprzed 2016 roku, to się nie uda po prostu, tak? To powiedzmy sobie szczerze, bo widzimy dzisiaj wyraźny trend, rozmawiamy tu o Afryce i co robią Chińczycy w Afryce, co wzbudza taką też frustrację i niechęć wiele międzynarodowego biznesu. Oni tak naprawdę przychodzą z całościową ofertą i układają całe sektory, czy od infrastruktury, czy od kolei, którą też budują w Afryce i mają kompleksową ofertę na wszystko. Więc jeżeli my chcemy w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w relacjach z Chinami, też przeciwstawić jakieś, nie wiem, no, odwagę, pomysłowość, kreatywność, no to z tego Polacy słynęli w historii. To się wszystko zgadza, to są bardzo potrzebne cechy, ale to jest za mało, bo dyplomacja ekonomiczna, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest sportem zespołowym, jest taką orkiestrą rozpisaną na kilka głosów. I w relacjach z Chinami myślę, że jest to i będzie bardzo widoczne, zwłaszcza z tym krajem, chociaż oczywiście wydaje mi się, że może to dotyczyć również innych krajów Azji, że sama wola polityczna, sama chęć, samo hasło impossible is nothing automatycznie nie przełoży się tu na wyniki. To wymaga systemowego podejścia. I liczę, że będzie można to udowodnić właśnie chociażby Radosławowi Sikorskiemu, że można wskrzesić te ambasady i doprowadzić tam do zwiększenia tej wymiany handlowej, bo pamiętajmy, o czym pan, panie redaktorze, wspomniał na początku, że 80% wymiany handlowej Polski to jest Unia Europejska, mniej więcej 30%, jeśli się nie mylę, niecałe 30% to są Niemcy. Więc nasz eksport, tak naprawdę często jesteśmy poddostawcą tych materiałów, artykułów przemysłowych do tego biznesu, przemysłu zachodnioeuropejskiego, głównie niemieckiego, skąd on jest reeksportowany do krajów Azji. I to jest clue, jakby sama struktura, czy sama relacja, jaką mamy ze światem europejskim, to trzeba zmienić, ale to wymaga, tak jak mówił profesor Szczerski, woli politycznej, tak jak mówił minister Jabłoński i ksiądz Gniadek, no, tego otwarcia się, tej wiary w to, że to jest możliwe, ale to też wymaga systemowego myślenia i wymaga to umiejętności. Bo jeśli tego nie będzie, to naprawdę z Chinami będzie bardzo ciężko coś osiągnąć, dlatego że one działają w sposób kompleksowy, to widać w Afryce i w Europie Środkowej może być tak samo. Znaczy ja się nie chcę straszyć i to nie ma się czego bać. Zgadzam się ze wszystkimi. Trzeba odważnie iść do przodu i wierzyć w siebie, ale no, wymaga to ogromnej pracy intelektualnej, tak? Ogromnej pracy intelektualnej. Jest to wielkie wyzwanie. Jedno myślę, że z największych, najbliższych 10 latach i życzę no, powodzenia prelegentom w tej ciężkiej pracy i trzymam za nich kciuki. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście bardzo ciekawa uwaga o ogromnym wyzwaniu intelektualnym. Przechodzę do księdza Gniatka, bo to ogromne wyzwanie intelektualne. Ksiądz reprezentuje potężną instytucję z wielowiekową tradycją. Mówię o Kościele katolickim, który tę pracę intelektualną wykonuje właściwie od zawsze. Kościół został zbudowany misjami i te misje cały czas podtrzymuje. Na ile doświadczenie misjonarzy, na ile doświadczenie budowania misji, odkrywania nowych lądów, zakrywania białych plam na mapie, takie infrastrukturalne know-how jest przydatne w biznesie, jest przydatne przy budowie siatki dyplomatycznej. Są tutaj, jest to zbiór wspólny, jest doświadczenie, na które warto zwrócić uwagę według księdza? No, uważam, że tak. Sam powiedzmy robię coś, oczywiście na małą skalę, wykorzystując moje doświadczenie, doświadczenie Kościoła, będąc na misjach jako misjonarz, ale również przy okazji, wykorzystując to doświadczenie, ponieważ na przykład Kościół prowadzi setki tysięcy szkół, przedszkoli w Afryce, natomiast też próbuje zmieniać trochę i mentalność współczesnych misjonarzy, żeby nie mówić kategoria, że pomagamy biednym. Ja nigdy nie zrobiłem sobie zdjęcia z biednymi ludźmi w slumsach, pracując w slumsach.
ponieważ chciałem zmieniać to podejście. Widzę w człowieku potencjał, nie tylko jego porażki, ale widzę potencjał. I w 2011 roku rozpoczęliśmy, jak byłem w Zambii, projekt na parafii, w której byłem w slumsach. Projekt budowa przedszkola, ale nie dla biednych, się nazywał Przedszkole dla przyszłych przedsiębiorców. I ten projekt przyciągał, razem z Szkołą Biznesu Asbiro, przyjeżdżali do nas wolontariusze. I wolontariusze przyjeżdżali na własny koszt pomagać, ale przy okazji również poznawać lokalny rynek. Wtedy, jak byłem, było około 60 wolontariuszy przyjechało w ciągu 5 lat. Teraz po moim wyjeździe kontynuujemy tą rzecz, ten projekt z taką prywatną szkołą w slumsach, gdzie wynajmujemy domek dla wolontariuszy i już ponad 40 osób wyjechało tego mojego wyjazdu z Zambii do tej szkoły w slumsach. I co jest znowu ciekawe, że znowu myślimy w kategoriach stereotypów. Linda, 20 tysięcy mieszkańców, jeden z licznych slumsów wokół Lusaki, nie ma ani jednej szkoły państwowej ani społecznej, wszystkie są prywatne. Ludzie się dziwią, jak tak może, czy w ogóle istnieje ekonomia w slumsach. Tak, istnieje. Ludzie sobie sami świetnie radzą, jeżeli oczywiście damy im tą możliwość. I tych szkół, i szkoła Johna jest tylko jedną z licznych szkół prywatnych, więc to też pokazuje, jaki jest ogromny potencjał tych ludzi. A jeszcze jeżeli chodzi nawet o samych przedsiębiorców, większość tych szkół jest prowadzonych przez kobiety. Nie potrzeba żadnych parytetów. Kobiety są, ja zauważam, w Afryce są lepsze do prowadzenia biznesu niż mężczyźni. Może wynika to z tego, że są matkami dzieci i mają tą potrzebę, żeby zadbać o rodzinę bardziej niż mężczyźni. W tym kontekście kultury afrykańskiej w tej chwili, gdy jest na pograniczu i się pewne rzeczy się sypią i należy to wszystko jakoś na nowo budować. Ale takim konkretnym przykładem właśnie na to, że jakim ja jako misjonarz wykorzystuję mój potencjał w tym sensie i możliwości, to właśnie wysyłamy wolontariuszy po to, żeby nie tylko pomagali, czyli nie ma to tylko tego charakteru pomocowego, ale również ciągle im mówię, młodym ludziom, jedziesz poznawać lokalny rynek, poznawać lokalnych ludzi, wchodzisz w interakcję z ludźmi. Teraz na przykład trzech programistów już zapisało się na wyjazd na okres letni do Zambii. Mam nadzieję, że koronawirus w tym nie przeszkodzi. No i mają pomysł zorganizowania szkoleń, właśnie kursów komputerowych dla młodzieży bardziej zaawansowanej w programowaniu w slumsach. Więc to są tego typu rzeczy, że można łączyć pomysł projektu pomocowego z poznawaniem biznesu. Ale to, tak jak powiedziałem wcześniej, to wymaga od nas zmiany mentalności, zmiany sposobu patrzenia na Afrykę. I tutaj też może dzisiaj w Kościele dominuje tak zwana preferencyjna opcja na rzecz ubogich. To nam trochę przeszkadza, bo ona nie zawsze jest dobrze rozumiana. Dam przykład, mam wizytację z Rzymu, przyjeżdża mój przełożony generalny na moją parafię i pyta się, czy pracuję z biednymi. Moja odpowiedź jest nie. Mówię, otwórz drzwi, zakrystii, wyjdź i poszukaj mi, kto chce być biedny. Nikt nie chce być biedny, każdy chce mieć lepiej. Więc to się tutaj kłania logika. Znaczyłoby, że musiałbym wyjść na ambony i powiedzieć ludziom, nie zmieniajcie nic w swoim życiu, ponieważ chcę pracować z biednymi. Pracuję z ludźmi, którzy mają ogromny potencjał i sam to zauważyłem, jak Europejczycy wycofali się z Afryki w pewnym momencie, ponieważ łączyli pomoc, ona najczęściej miała charakter właśnie taki charytatywny, a z drugiej strony było to połączone z pewną sprzedażą, sprzedaż była wiązana, znaczy będzie demokracja, będzie pomoc. Natomiast teraz Chińczycy pomagają, jest tylko akcent położony na biznes i on się rozwija. Może politycznie nie chciałbym tego analizować z punktu widzenia polityki, natomiast patrząc z punktu widzenia człowieka, który budował przedszkole, szkołę na miejscu, w ciągu kilku lat zauważyłem, jak ceny materiałów budowlanych spadły drastycznie. Pomysł na przykład na budowanie podłogi z kafelek na początku mojego projektu był niemożliwy, bo to było 4 razy więcej niż w Polsce. Po 2 latach była ta cena równorzędna cenom w polskich materiałów budowlanych. Dzięki właśnie importowi z Chin i dwie moje parafianki zaczęły importować materiały budowlane. Jedna z nich, Helen, znaczy ona mieszka na terenie parafii,
była kiedyś sprzątaczką, to pomysł właściwie na wspaniały film w tej chwili dzięki właśnie importowi materiałów z Chin rozwinęła kilka jeszcze innych firm, transportową, budowlaną, 16 domów do wynajęcia zbudowała w tym czasie, 15 lat, więc rzeczywiście Afryka się rozwija, ma swój potencjał i zauważam ogromną ekspansję Chin na Afrykę. Nie oceniam tego z punktu widzenia politycznego, bo to nie jest tylko sam prywatny biznes. To są państwowe wielkie spółki, które inwestują. Natomiast widzę zmiany oddolnie, że rzeczy, które były niedostępne lat temu 10, zwyczajne kafelki w tej chwili w slumsach są czymś popularnym, są tanim, a to zmienia zupełnie jakość życia. Jest czystość, higiena, o tym się nie mówi. Natomiast ta wymiana handlowa jest bez tego dodatkowego pakietu, że coś za coś, czyli za demokrację. Tego nie ma. Nie mówię, że to jest dobre, czy jest złe, nie oceniam. Z punktu widzenia przeciętnego człowieka w slumsach żyje się lepiej. Dziękuję bardzo. Zostało nam 10 minut, czyli po dwie minuty dla każdego z panelistów na podsumowanie. Zacznę od profesora Szczelskiego. Panie profesorze, bo to rzeczywiście o tym, że trzymając się tematu naszego panelu, Chiny, Indie, Afryka to są kontynenty, państwa przyszłości, szans, które trzeba wykorzystywać, słyszymy od bardzo dawna i cały czas patrząc po obrotach, patrząc po liczbach, czy to poziomie inwestycji, czy poziomie eksportu, importu, to widać albo asymetrię, co cały czas jest tylko potencjał, który nie jest wykorzystywany. Czego brakuje, żeby ten potencjał w pełni wykorzystać, żeby rzeczywiście te liczby zaczęły wyglądać, nie było takiego mocnego przychyłu europejskiego, skoro chcemy wyjść poza Europę, to kiedy zaczniemy to robić według pana? Czego brakuje, żeby uruchomić procesy? Nie, rzeczywiście musimy myśleć i działać pakietowo. Rzeczywiście mieć pewien kompleksowy pomysł na swoją obecność, chęć, wolę, owe żetony. Tu dziękuję panu Pyflowi za przypomnienie tego metafory żetonów. Po prostu to jest tak, że każdy ma do odegrania swoją rolę. Ma do odegrania swoją rolę państwo, ma do odegrania swoją rolę biznes, organizacje wspierające biznes mają do odegrania swoją rolę także tacy eksperci lokalni o wiedzy unikatowej, jak ksiądz i z swoim doświadczeniem. Po prostu jest tak, że dzisiaj świat jest w pewnym sensie światem sieciowym. My takie sieci musimy zarzucać na poszczególne regiony świata i tutaj nie da się zrobić tego ani w pojedynkę, ani nie da się tego zrobić bez współpracy i polityków, i biznesmenów, i ludzi zaangażowanych w działalność społeczną. Każdy ma do odegrania swoją rolę i po prostu nikt się nie może wzdragać przed partnerstwem z drugą stroną. To po prostu musi być rzeczywiście, to nie jest wstyd, to nie jest rzecz niedobra, to jest rzecz dobra, jeśli będą współpracować misjonarze, biznesmeni, polskie państwo, placówki, PAIH, eksperci, po prostu lokalni, Polonia, Polacy na całym świecie, to wszystko po prostu jest do zsieciowania. Mnie się wydaje, że krok po kroku takie sieci budujemy i taka według mnie to jest przyszłość. Przyszłość jest w takich sieciach, które rzeczywiście potrafimy nasze wszystkie żetony też jakby zebrać do jednej poważnej gry. I to jest coś, co jest przed nami. Mi się wydaje, że idziemy w tym kierunku i te wszystkie wysiłki, które panowie tutaj w tej dyskusji uczestniczący wykonują w tej sprawie, ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, pana bardzo mocna teza z poprzedniego wejścia. Europocentryzm to błąd. No, żyjemy w Europie, nie uciekniemy od Europy. Jakim takim razie, jakich żetonów użyć w pierwszej kolejności, żeby wyjść poza tę Europę, żeby zaistnieć tam realnie, a nie tylko mówić o potencjałach do wykorzystania? No, przede wszystkim potrzebna jest odwaga. Tutaj nie ma co ukrywać, że to jest rzecz wymagająca na pewno dużej determinacji, żeby wchodzić na te inne rynki, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest konieczne. Jeśli chcemy być liczącym się państwem, musimy być obecni globalnie. Europocentryzm zawsze będzie nam w jakimś stopniu towarzyszył. Chodzi o to, żeby nie dominował w zbyt dużym stopniu ten nasz najbliższy region, nasze najbliższe otoczenie. Trwałe, solidne fundamenty jak najbardziej, ale fundamenty wielkiego gmachu globalnej obecności, który my musimy sobie zbudować. I tego się nie uda zrobić bez polskiego biznesu. Bez ludzi, którzy mają wizję, którzy mają odwagę, którzy są gotowi do tego, żeby zdobywać nowe tereny, być takimi współczesnymi odkrywcami i być też, tak jak mówiłem, ambasadorami Polski w tych krajach. My jako instytucje państwa, nie mówię tylko o MSZ-cie, to co mówił pan minister, to co mówili pozostali rozmówcy, działamy wszyscy razem. MSZ, inne ministerstwa, ministerstwa branżowe, rolnictwo, infrastruktura, ministerstwo rozwoju, PAIH, wszelkiego rodzaju instytucje. Jesteśmy dla polskich
biznesmenów, przedsiębiorców. Każdy, kto się zgłosi, taką pomoc otrzyma, bo to jest przede wszystkim działanie w interesie naszego państwa. I myślę, że jeśli będziemy tutaj rzeczywiście współdziałali w ten sposób, to naprawdę za kilka lat, patrząc wstecz, zobaczymy, że to się po prostu opłacało, bo dzięki temu nasze państwo jest silniejsze. Dziękuję. Panie prezesie, stare powiedzenie mówi, że granice, przez które nie będą jeździły karawany handlowe, będą jeździć czołgi. Co zrobić, żeby te karawany jeździły jak najczęściej? Jakich narzędzi używać, żeby je wręcz poganiać do tego przejeżdżania? I może już nie przerzucajmy odpowiedzialności tylko na poprzedni rząd, że likwidował placówki ambasadorskie, tylko wskażmy to, co teraz należy zrobić. Znaczy, ja bym dodał ze strony swojej, ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, że często brakiem podjęcia decyzji jest po prostu brak wiedzy. My jako instytucja rządowa chcemy wyposażyć naszych przedsiębiorców w wiedzę, jak dokonywać tej ekspansji na całym świecie. I mam nadzieję, że dzięki naszej pomocy, naszym wsparciu, naszym wyjaśnieniu, jak funkcjonują poszczególne rynki, damy przedsiębiorcom to narzędzie i zachęcimy do ekspansji światowej. Dziękuję bardzo. Pan Pyfel wykorzystuje jeszcze raz pana ogromną chińską wiedzę. Czego brakuje w odważniejszym wejściu na rynek chiński i polskiego biznesu? Brakuje odwagi, czy brakuje wiedzy, czy brakuje możliwości podpolitycznych? Nie wiem, czy moja wiedza jest taka ogromna, może tutaj bym nie przesadzał. Poza tym jesteś tak dobry jak twój ostatni występ, czy twoje ostatnie przedsięwzięcie, więc raczej tej filozofii bym się trzymał. Oczywiście odwaga jest bardzo ważna, bardzo ważna jest otwartość, bardzo ważne jest zrozumienie tego, co dzieje się we współczesnym świecie, współpraca poszczególnych elementów. To wszystko zostało potwierdzone w czasie tego spotkania. Więc raportu, który ostatnio czytałem, które opracowały pani Bakalarska, pani Nakonieczna i pani Masłoń-Oracz z Uniwersytetu Warszawskiego i SGH oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza, że nasze obroty handlowe z Afryką są na poziomie 1%. Co prawda wzrastają, ale wzrastają, potencjał jest bardzo duży i trzeba iść w tym kierunku, żeby wzmacniać te relacje z krajami pozaeuropejskimi, bo dzisiaj to jest około 15%. Zawsze Europa dla nas będzie najważniejsza. Także w relacjach z Chinami warto, aby Polska była w tym mainstreamie europejskim, chociażby negocjując umowę inwestycyjną, gdzie prym wiodą te kraje zachodniej Europy. I myślę, że tego sobie wszyscy życzymy. To jest wielkie wyzwanie, wymagające systemowego podejścia, żeby zagrało kilka czynników jednocześnie. Wtedy dostaniemy kilka żetonów do gry. Jeśli rozsądnie to rozegramy i będziemy mieli jeszcze szczęście, niebiosa będą z nami, no to mamy jeszcze jakąś szansę i chciałbym, żeby tak było. Tego bardzo życzę naszym dzisiejszym prelegentom, życząc im powodzenia i dziękując też wszystkim przedsiębiorcom, którzy nas oglądali, bo widać, że wola jest, zainteresowanie jest. Dostałem bardzo wiele sygnałów w trakcie tej transmisji, że jesteśmy obserwowani na żywo i też wszystkim chciałbym bardzo podziękować, zarówno organizatorom, prelegentom, jak i wszystkim tym, którzy śledzili nas na żywo, pewnie z wielkimi nadziejami, jak to już się przyzwyczailiśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W księdzu pozostaje słowo finalne podsumowania, czyli podsumowanie, ostatnie słowo naszej debaty. To bardzo ciekawy wątek w poprzednim wystąpieniu, że Chiny wchodzą do Afryki. Czy Europa, Polska, Afrykę już straciła dokumentnie, czy tam jeszcze przy odpowiedniej prowadzonej polityce da się znaleźć miejsce, że ten 1%, bo teraz polski eksport, 1% polskiego eksportu stanowi Afryka, jest szansa ten tort jeszcze powiększyć, czy to już Chińczycy nas zablokowali? No, w skali tak globalnej nie jestem w stanie tego ocenić, ponieważ tylko tak nie śledzę, natomiast oddolnie widzę, że rzeczywiście jest i staram się przynajmniej zrobić coś na moim poziomie, żeby z mojego punktu widzenia i przy pomocy fundacji, którą gdzieś prowadzimy razem z moimi przyjaciółmi, żeby tak się właśnie stało, żeby ludzie byli ciągle zainteresowani Afryką, żeby pokazywać ten potencjał, ponieważ Chiny są dalej niż Afryka. Afryka jest tuż, niedaleko, więc ja ciągle jeszcze wrócę do tej metafory, że jest to zakopany talent, który sami my zakopaliśmy i trzeba go odkopać. I to jest coś, co jest dla nas pewnym wyzwaniem. Natomiast z punktu widzenia mojego, jako kościoła misjonarzy, my po prostu robimy dalej swoje.
misję, to znaczy ten nakaz misyjny, idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom, ciągle istnieje od początku, od 2000 lat, my robimy swoje, idziemy, głosimy Chrystusa, Ewangelię. I przy okazji, a pochodną tego jest właśnie przyciąganie przedsiębiorców, głoszenie właśnie wolnej ekonomii, może nie tyle państwa, co właśnie przedsiębiorstwa, ponieważ jest dobrze zawsze, że Kościół trzyma się i jest ten rozdział między państwem a Kościołem. Mówię bardziej więcej na przedsiębiorstwo, wolny handel i te rzeczy powinny iść razem. Powinniśmy pokazywać pokazywać Afrykę z zupełnie innej perspektywy, tej, której właśnie ten potencjał ukryty, który tam jest, bo potencjał jest ukryty w każdym człowieku. Świetnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu, że cierpliwie wysłuchaliście całego naszego panelu. Dziękuję bardzo szanownym prelegentom, bo rzeczywiście wydaje mi się, że każdy miał mnóstwo ciekawych uwag, ważne tezy, ważne spostrzeżenia i mam nadzieję, że jednak widać w tym wszystkim światełko nadziei na to, że Polska przestanie być gospodarczo tak europocentryczna. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Zapraszamy za pół godziny na kolejny panel. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.